Alior Bank niemal od pierwszych dni zaangażował się w pomoc uchodźcom z Ukrainy, głównie kobietom i dzieciom. Ta pomoc jakby miała trzy wymiary. Pierwszy z nich to była pomoc związana z uruchomieniem usług bankowych skierowanych do uchodźców z Ukrainy, do obywateli ukraińskich. Drugie działania to były działania pracowników samych, którzy spontanicznie włączali się w akcje pomocowe. I wreszcie pomoc instytucjonalna, czyli stworzone przez nas centrum, które działa przy ulicy Towarowej, Centrum Pomocy Uchodźcom Alior Banku, gdzie przy współpracy takich instytucji jak UNICEF czy Caritas stworzyliśmy takie kompleksowe miejsce, w którym osoby z Ukrainy mogą otrzymać pomoc. Pomoc psychologiczną, pomoc prawną i pomoc taką prozaiczną, jak choćby pomoc w znalezieniu pracy. Bardzo dobrze. Jesteśmy w stałym kontakcie z ambasadą Ukrainy. W ogóle pomysł otwarcia centrum i jego początki to jest ścisła współpraca ze stroną ukraińską, przede wszystkim z ambasadą tego kraju. I to oni naprowadzają nas na kierunki działania. Dzięki temu możemy modyfikować tą pomoc tak, żeby była najbardziej efektywna. Muszę powiedzieć, że tak. Alior Bank ma specjalną ofertę dla obywateli Ukrainy. Prowadzimy obsługę w języku ukraińskim. Mamy specjalne produkty dedykowane właśnie do obywateli Ukrainy. I Alior Bank jest bardzo dobrze oceniany przez naszych ukraińskich klientów. Zdobywa nawet prestiżowe nagrody za najlepszy bank, najlepszą ofertę, jeżeli chodzi o obsługę skierowaną do mieszkańców Ukrainy, którzy znaleźli się w naszym kraju, no nie z własnego wyboru, tylko by ratować własne życie.